Kto wręczy statuetkę? Kto wręczy statuetkę, już za chwilę się przekonamy. Natomiast w tym roku mija 50 lat od momentu, kiedy pojawił się na ekranach po raz pierwszy. A o kogo chodzi? No zobaczmy. Już jako mały rozrabiaka podbił serca widzów. Niezapomniany w roli Poltka w Podróży za jeden uśmiech, czy rozbrajający Bolek z serialu Stawiam na Tolka Banana. Swoją dziecięcą przygodę z aktorstwem zamienił w przygodę życia. Przełomową okazała się dla niego tytułowa rola w filmie Eddie. Od ponad 2 lat możemy oglądać go w telewizji Puls jako Ziutka w serialu Lombard Życie pod zastaw. Henryk Gołębiewski, laureat Nagrody Specjalnej telewizji Puls, świętuje 50-lecie pracy artystycznej. Kochamy cię, tak. No właśnie. A o wręczenie statuetki poprosimy prezesa telewizji Puls, pana Dariusza Dąbskiego. Dobry wieczór Państwu. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, naprawdę, bo to jest wielki artysta, wielka rocznica, żeby wręczyć tą nagrodę nie tylko od widzów telewizji Puls, ale od, myślę, wszystkich widzów i wszystkich Państwa. Panie Henryku, wszystkiego najlepszego. Henryk Gołębiewski, zapraszamy! Aktorski diament oszlifowany przez życie. Od wielu lat wciela się w niebanalne role, które na długo zapadają w pamięci. Dzisiejsza nagroda to ukoronowanie jego wieloletniej pracy przed kamerami. Henryk Gołębiewski. To z nim w młodości chcieliśmy spędzić wakacje z duchami i podróżować za jeden uśmiech. A obecnie zaglądamy do najbardziej znanego Lombardu. Dobry wieczór Państwu. Przepraszam, że przerywam, ale nie wiem, o co chodzi. Ale widzę coś pięknego. Dziękuję bardzo, ale teraz czy ja mogę się dowiedzieć, o co chodzi? Jedyny niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju, Henryk Gołębiewski. No, sobowtóra nie mam. No i to nas bardzo cieszy, że mamy oryginał na scenie. No, ale nie wiem, o co chodzi, niepowtarzalny. No to każdy jest niepowtarzalny, no. A jednak jest to nagroda specjalna. Panie Henryku, ja mogę pana uszczypnąć, tak. Dziękuję bardzo. Dla specjalnych ludzi specjalna nagroda.